czuję tam dzisiaj satysfakcję, bo CBA twierdzi, że już w lutym 2019 roku było gotowe zwrócić panu tę wystawę. Wystarczyło przyjechać. Jak było, to mogli przyjechać. A tego nie zrobili. W lutym 2019 roku, od lutego 2019 roku do dzisiaj, bezprawnie, ze złamaniem prawa, chcę wyraźnie powiedzieć, CBA przetrzymywało moją zastawę. Jest taki filmu, historia zapojenego, mam swój płaszcz, co to mam zrobić. CBA miało moją zastawę i co ja im mogłem zrobić? Co ja im mogłem zrobić? Nic. Przegrali sprawę w sądzie. Państwo tego też nie musicie wiedzieć, że w tej sprawie odbyło się postępowanie sądowe dwuinstancyjne i zarówno w sądzie rejonowym, jak i w sądzie okręgowym, właśnie na regionie, tylko prokuratura usłyszała postanowienie, że mają obowiązek odwieźć to do domu, że prawo w Polsce tak stanowi. Ja jestem znany, adres jest mój znany, ja się nigdzie nie ukrywam i zgodnie z prawem mają obowiązek odwieźć do miejsca, z którego rzeczy zostały zabrane. Gdyby kogoś w Polsce tego typu przypadłość jeszcze spotkało, a wiem, że spotyka, to pamiętajcie, to nie jest tak, że służby są, mogą tutaj robić wszystko. Nie mogą. Prawo ich obowiązuje. Muszą odwieźć to do domu. I oni nie są tacy straszni. Znaczy, oni są tylko straszni, jak jest ich dużo, jak ubiorą się, poprzebierają i są w otoczeniu prokuratorów. Wtedy wydaje mi się, że są straszni. W takich sytuacjach, gdy trzeba działać zgodnie z prawem, zwyczajnie służą, nie ma. Od 2019 roku do dzisiaj było wiele dni, w których powinni odwieźć mi te zestawy. Nie zrobili tego i zobaczcie, dzisiaj też ich nie ma. Dzisiaj też ich nie ma, też skurzyli. Wykorzystują instytucję prywatną do tego, żeby dostarczyć coś, co z mojego domu wynieśli. A czy to, że dwa tygodnie temu nie udało się odebrać tej zestawy, to odbiera pan jako jakąś ostatnią możliwość, czy ze strony CBA? Bo CBA na przykład twierdzi, że podanie pana numeru telefonu i posłanie tego SMS-a nie było konieczne. Ja tylko byłem, kto tu był. Ja nie wiem, co było konieczne, czy nie. Tak nadali. To jest zwykłe nieudacznictwo. Znaczy, naprawdę nieudacznictwo CBA. Bo każda instytucja, firma kurierska rządzi się określonymi regułami. Można było na różne sposoby to do mnie wysłać. Wysłali w taki sposób, że ten kod był potrzebny. Skoro był potrzebny, no to trzeba było o to zadbać. Oni oczywiście mieli pewien kłopot. Bo udostępnienie mojego telefonu bez mojej zgody jest naruszeniem prawa, więc tego zrobić nie mogli. Ale to nas powtórzę, to jest ich nieudacznictwo. Więc nie ma tłumaczenia dla nich. Nawet w takiej drobnej sprawie ewidentnie widać, że to są ludzie, którzy w normalnym obszarze funkcjonowania, wynikającym z przepisów prawa, nie potrafią się poruszać. Poruszają się tylko i wyłącznie wtedy i do tego są wykorzystywani, czyli do walki politycznej. Chyba to jest próba zwrócenia porcelany. I kiedy najwcześniej miała do pana wrócić, ile faktycznie czasu minęło? Próba to ja już nawet nie wiem, bo tych korespondencji, dyskusji między nami było wiele. Natomiast od 2019 roku do dzisiaj minęło 4 lata. 4 lata. 4 lata minęło od momentu, gdy przetrzymują bezprawnie, to chcę wyraźnie powiedzieć, bezprawnie, nie mieli żadnego prawa przetrzymywać się porcelan. Mieli obowiązek oddać. I gdybym był absolutnie złośliwy, to powinienem dzisiaj skarżyć CBA, to w tym przypadku będę skarżył Skarb Państwa, czyli podatników, o odszkodowanie z tego tytułu. Nie chcę skarżyć podatników, tego nie zrobię. Znaczy, gdybym mógł skarżyć prokuratora, funkcjonariuszy z imienia nazwiska, na pewno bym to zrobił, bo ci ludzie na to zasługują. Tak jak w PRL-u, nikt nie musiał pracować w służbie bezpieczeństwa i nikt przyzwoity tam nie pracował, tak dzisiaj nikt przyzwoity nie pracuje w CBA. Nikt przyzwoity. Ci, którzy tam pracują, służą państwu. Nie służą, oni nie ścigają przestępców. Gdzie jest CBA w NCBR-ze? Gdzie jest CBA w Orlenie? Gdzie jest CBA w ilu miejscach, które dzisiaj opisujecie państwo jako niezależni dziennikarze afery? Ich tam nie ma. Oni się zajmują politykami opozycji, tylko i wyłącznie tym. Dziękuję.